prawicowy. Ja to tylko oglądam filmy i gadam głupoty, niezwiązane z rzeczywistością. Jak multiwyrocznia. Dobra. Za dużo, przez co internet robi się bardziej toksyczny. Wiesz co, wydaje mi się, że ten Young Multi to posysa potężnego chuja i chuj mu w dupę za to, że kurwa obraża ekipę. Jebać go kurwa do spodu. Jezu, jak ja bym chciał, żeby Wersow tak powiedziała na odcinku. Boże, przysięgam, nie? Kurwa, przysięgam, dlaczego oni na przykład nie mogą tak powiedzieć? Przecież ja bym się chyba zesrał ze śmiechu, jakby oni takie coś powiedzieli. Wyobraźcie to sobie, że ona tak gada. Otwierasz odcinek, ona tam tak, wyjeżdża z takim tekstem. Przysięgam, że się zesrał ze śmiechu i po prostu taki respekt byłby, że chuj, nie? Myślę, że jest to fajna forma rozrywki też dla innych ludzi, którzy na przykład chcą się zrelaksować i chcą na przykład sobie posłuchać tego, wykonując też inne czynności. Tak jak na przykład, nie wiem, ja uwielbiam oglądać jakieś vlogi, które są... Uważaj, Wersow, bo jak powiesz jakieś złe słowo, a ja nie mam dystansu, to otwieram Worda, kurwa. Uważaj sobie. Uważaj na... Luźne, też dlatego, że na przykład, nie wiem, robię sobie pranie, nie przegapię jakiegoś ważnego momentu, tak jak na przykład, nie wiem, oglądasz film Karola, no to musisz oglądać tak, bo możesz przegapić z sekundy na sekundę kolejny ale do czego dążysz, bo nie wiem, czy mnie ciśniesz już, czy jeszcze nie. A takie luźne vlogi, czy właśnie streamy, są takie, że możesz wykonywać też inne czynności, po prostu oglądając je. A czy one mają wpływ na ludzi? Na pewno no, tak. Mają wpływ, czy nie mają? No powiedz, wiesz. Więc wiesz, jak to są takie osoby, które gdzieś tam mogą powiedzieć za dużo, albo to idzie trochę w taką toksyczną stronę. O, no, sugerujesz! Nam prywatnie za dużo jakichś streamów. A jak oglądasz na przykład jakieś shoty, jak jest coś od tobie, albo coś, tak. Na przykład załóżmy, że mówisz tak. Coś tam... O kurwa, nie! Wersow to ogląda? Boże, przepraszam cię, Wersow. Ale to donaty to nie ja mówię jak coś. To widzowie wysyłają pieniądze, ja pierdolę. Mam nadzieję, że nie widziała tego odcinka z tymi kurwa pytaniami sprzed paru lat. Co tam kurwa tyle donate'ów leciało, że ja pierdolę. O kurwa. Mam nadzieję, że tego nie widziała, nie? Ale to wiesz, to luz, to kurwa, to nie ja odpisałem, to widzowie akurat, nie? Ja nie popieram takich rzeczy, jako partner Twitcha. Nigdy bym nie popierał takich rzeczy. Dobra, co tam ona gada? Bo nie wiem, czy mnie obraża. Oglądał, czy to prawda, że... No i wiem na przykład, że mówił, że niektóre rzeczy były za mało jakby hardkorowe. O kurwa! Dobra! Cicho! Jest... Uwaga! Jeśli chodzi o takie streamy, że na przykład wchodzę i od razu odpalam sobie multiego czy nitra, to nie. Ale jeżeli chodzi o shoty, na przykład, które wyświetlają się na TikToku i są na mój temat, to tak. Przeglądam nawet moja asystentka... Na TikToku! Jak to na TikToku? Wersow! Nie, no jak na TikToku? Na tym TikToku to jest powycinane wszystko z kontekstu. Ja tam takich rzeczy... Nikt nie powiedział jak na TikToku akurat, więc... O kurwa! Nie oglądaj na TikToku. Widz TikToka, twój ulubiony typ. Spierdalaj! Podrzuca czasami, jeżeli są to streamy o mnie, no bo to jest jednak naturalne. Chcę być na bieżąco, chcę wiedzieć, jakie... No, dobra, Wersow, ale nadal nie powiedziałaś, czy mnie jebać, czy nie. Nie wiem, co mam sądzić. A niektórzy uważam, że mają gdzieś tam wpływ na tą młodzież. Fajne jest też to, że Nitro pokazuje, że to taki dziecko... Omija temat! Włożył. Omija temat! Wersow, powiedz o mnie coś, bo muszę się... Proszę, powiedz coś. Już taki poważniejszy związek, a nadal jest taki luźny i potrafi mieć fajny kontakt z tymi widzami, nawet młodszymi. Nie uważam, żeby każda jego wypowiedź była trafna i każda gdzieś tam dobrze wpływała na młodych... Bo widzowie, chodzi o to, że każda moja wypowiedź jest trafna. Wersow chciała to przekazać po prostu. Jestem najlepszy, no. Ludzi, ale jednak jest to inna perspektywa, a fajnie jest, że możemy też zaczerpnąć tej fajnej perspektywy innej niż ta, którą my mamy gdzieś tam obraną, nie? Na multi oglądam sobie czasami, wiesz, na przykład sprawdzam, jest takie... OMG, stinky cheese, yikes! Muszę to rozchodzić! Let's go! No kurwo głupia!
Multi się w grobie przewraca. Bra! Stop! Ja jestem jego taka śpieszna powiedzonka. Fajnie, że się w tym spełnia, to spoko. Aha, drugie, że... No i zajebiście! No i dostałem props od Wersow, a wy co kurwy z szatu? No i tyle, łapka w dół dla was. Proste, proste. Narzekacze kurwa. Pozdrawiam wszystkich, dokładnie tak. Będzie teraz takie od nas, takie tak, prawdy, tak. Nie? A cenisz sobie na przykład taką szczerość w ludziach, że wiesz, że nawet jak coś bardzo negatywnego i on to powie publicznie, bo tak uważa, to uważa, że to jest okej, okay, że na przykład uważa, że powinni czasami się ubić więcej. Tak, ale to mówią często to, co czują, ale nie do końca to, co wiedzą inside. I to jest no tak, różnica, tak. Więc jeżeli ktoś faktycznie, wiesz, wiedział, jak wygląda sytuacja i mówi to po prostu takim swoim okiem, to jak najbardziej nie mam nic przeciwko, ale jeżeli to jest, a często się na tym spotkałam, że opinia na mój temat była na przykład zaczerpnięta, a nie wiedzieli, jak to wygląda inside, a powiedzieli, jakby to było tak, że to jest im dobrze znane, no to to już jest ta różnica, którą nie do końca popieram, nie? Fajnie, fajna, fajna odpowiedź. No, zgadzam się. Zgadzam się. Biorę może ocet jabłkowy. To jest jedno z tych mocniejszych pytanek. O, okej, okay, akurat ale ocet. Jest taka sytuacja, że albo wypada Wika z Gen Z, albo wypada inny. Nie no kurwa, ale bym se taki kwas chlebowy wypił. Kwas rycerski miodowy jest tak świetny. Ej, wiecie, że nigdy nie piłem kwasu chlebowego? Cały czas teraz, dzięki wersji. Ale to jest jak napój? W sensie to, jaki to ma profil smakowy mniej więcej? Jak to smakuje mniej więcej? Jak to smakuje, kurwa? To jest... Kwaśne? Jak piwo? Coś a la piwo, ale bardziej kwaśne. Ale to jest imo jak kola, tylko nie słodka. Kola bez cukru. Serio, kurwa? Ale bo na przykład ktoś to z tym miodowym, ja ogólnie lubię miodowe rzeczy. I kurwa, no... Musiałbym spróbować. Członek z Gen Z. To jest ciężkie pytanie, bo wiesz, jednak to jest coś takiego, że musisz wybrać pomiędzy jedną osobą z Gen Z, a pomiędzy swoją, wiesz, dziewczyną, nie? Czy wolałbyś, żeby odpadła ta Wiktoria jego dziewczyna, czy ktoś z Gen Z? No chyba oczywiste, że powie, że ktoś z Gen Z, no przecież kurwa. Pewno swojej dziewczyny nie wyrzucę. No to jest po prostu logiczne. Oczywiste. Nie? Łatwe pytanie. Ja tam mam z nią najlepszy kontakt, bo jednak to jest moja druga połówka. Jak mam gorszy dzień, czy ona ma gorszy dzień, no to jest moja taka osoba comfy, nie? Jest druga strona, kogo bym musiał wywalić. Jakbyś mi zadała pytanie, nie wiem czy może masz, jakbym miał ranking osób zrobić, nie? W Gen Z. To się zawsze zmienia, co dwa tygodnie. No nie wiem, czy ty tak miałaś, tak, że tak. Raz miałaś z tym, z tą osobą potem rozpad się... Gen Z, proszę państwa. No i na przykład na tą chwilę po prostu wyrzuciłbym osobę, z którą mam najgorszy kontakt. No! Na przykład, mimo że to nie jest... to kto? Kontakt, który jest zły, bo na przykład was jest to kto? Jest więcej o wiele i nas jest mało... No wywal tą Faustynę, co chodzi bez skarpet. W przejściu, więc jesteśmy wszyscy tak zbici i każdy z każdym mega wajbuje. To jest szczere, nie? Bo my nie mieliśmy ani jednej kłótni w ogóle. Były tam spięcia, że ktoś kogoś wkurzył, ale żeby była taka kłótnia no przy stole, chyba, że gadamy wszyscy o jakimś problemie, no to nigdy takiego czegoś nie było. Co jest dziwne, bo już 7 miesięcy mieszkamy razem chyba. No to jest trudne pytanie. Zawsze to jest bardzo trudne. A nie będę pił, bo nie chcę. Ja dzisiaj przyszedłem odpowiedzieć na wszystkie pytania. Kogo bym nie wywalił? Wyeliminujmy osoby. Oho. Niektóre osoby mają bardziej pode mnie charakter i bardziej... Dawaj, kurwa, bez pierdolenia! Kogo byś wykurwił na zbity ryj, kurwa? Hania? Kurwa, piona! Niekoniecznie te osoby, których nie wymienię, mają wady, po prostu mają delikatnie inne charaktery. Ciebie? I mnie tam nawet nie ma, więc co ty, kurwa, piszesz na tym czacie? Ogarnij się. Tak świeży, jego fajnym plusem, co jest dla mnie mega takim top, to jest to, że dużo się gęgarkiem zajmuje, poświęca mu uwagi. Czyli nie? Jego byś nie wywalił, bo nie miałbyś jak to psem zajmować. Nie, no ja bym się zajmował psem, ale żart. Jakby tym jest coś w tym, nie? Żart. Czyli mamy już Wika, mamy świeżego, że na pewno zostają. U Fausty jest coś takiego, ja to doceniam, że na przykład jej mama nawet to mówiła, że podoba się jej moja muzyka, nie? Że jej mamie, jej i to jest dla mnie też mega ważne. Nie ma osoby, którą... Z ciebie multi, ale chuj. Smak między kolą a piwem ciemnym, takie trochę gorzkie i lekko kwaśne, ale mimo wszystko dobre. Miodowy jest słodszy po prostu. Jakbyś próbował, to ogarniaj sobie ciemny. Dobrze, spróbuję.
Bym wyrzucił, nawet jakbym musiał, bo po prostu no nikt mi ani nie zaszedł za skórę, ani szczególnie... Nie, on jest Gen Z. Pójdźmy w stronę osoby, która ma najbardziej dominujący charakter, wydaje. Hania! Hania! Wydaje mi się, kto byś powiedział, że ma... najbardziej dominujący charakter? Kto byś powiedział, Wersow, kto byś powiedział, że ma... charakter Gen Z?